Opowiadanie inspirowane wypowiedzią byłego basisty zespołu Scorpions, Ralfa Rickermana. Hej, jestem Michał. Od zawsze fascynowała mnie kultura hip-hopu. I wcale nie było tak dlatego, że większość moich ziomków z osiedla też się nią zajawiało. Po prostu ten styl, graffiti, ciuchy, wszystko. To było jak odbicie mojego wnętrza. Kochałem to i naprawdę wszedłem w ten klimat. Jednak w tym wszystkim szczególnie kochałem muzykę. Rap to było to, czym żyłem. Co mogę powiedzieć? Ta muza była dobra, a ja uwielbiałem koncerty. Szczególnie te z pompą. Nieraz jechaliśmy z kumplami na występy porządnych raperów i nieraz było pierdolnięcie. Dzisiaj też było ostro. Nawet ostrzej niż zwykle. Nie sądziłem, że tak to się skończy. Kurwa. Kto by się spodziewał, że coś takiego w ogóle może się wydarzyć? Tym razem pod sceną byliśmy mniej więcej od południa. W programie były występy kilku dobrych raperów, dlatego staraliśmy się nie oddalać za bardzo. No, może z wyjątkiem małej rundki na Gibonka. Bawiliśmy się do mniej więcej 23:00. W tym czasie pękło parę flaszek i kilka czteropaków. Kiedy wydawało nam się, że impreza już się kończy, na scenie pojawili się prowadzący i ogłosili, że 3 osoby będą miały możliwość wejścia na backstage. Od razu się podjaraliśmy i chwiejnym krokiem ruszyliśmy pod barierki przy scenie. Trójka szczęściarzy miała zostać wylosowana na chybił trafił z tłumu, więc próbowaliśmy jak najbardziej zwrócić na siebie uwagę. Dwóm z nas się udało. Mojemu dobremu ziomkowi Czystemu i mnie. Mieliśmy zacierz jak cholera. Na rauszu weszliśmy na scenę i w towarzystwie innych wybrańców udaliśmy się za kulisy. Tyle pamiętam. Kiedy się obudziłem w tym zimnym metalowym pomieszczeniu, czułem mocny ból z tyłu głowy i w okolicach brzucha. Czułem się jak w skrzynce, przykuty do ściany, z gazą założoną przy lewym boku. Było mi zimno, cały byłem mokry od potu. Na dodatek byłem zupełnie sam, nawet Czysty zniknął. Kompletna amba. W pewnym momencie metalowe drzwi się otworzyły i do środka weszła dwójka ludzi. Dwóch karków w ochroniarskich ciuchach. Chwycili mnie i próbowali wywlec na zewnątrz. Krzyczałem. Usiłowałem wyrwać się z ich uchwytu, ale wtedy dostałem solidny cios w twarz. Farba popłynęła mi z nosa jak Wisła. Ciągnęli mnie długim korytarzem. Dyszałem. Nie byłem nawet w stanie stanąć o własnych siłach. W tamtej chwili najsensowniejszym wytłumaczeniem tej chorej sytuacji było przyjęcie wersji, że odwaliłem coś po pijaku na backstage'u i dlatego tu trafiłem. Jednak kiedy dotarłem do tego pokoju, natychmiast przejrzałem na oczy. W średniej wielkości sali, urządzonej w eleganckim stylu, znajdowała się mała scena. W dalszej części pokoju, w cieniu, kryły się jakieś osoby siedzące na skórzanych fotelach. Wtedy nie zwracałem na nich zbytniej uwagi. To, co przykuło mój wzrok najbardziej i co wywołało momentalny bezdech, to osoba, a raczej osoby, znajdujące się na scenie. W kałuży krwi, wśród resztek kończyn i wnętrzności, klęczała młoda kobieta. Płakała. To była jedna z osób wybranych razem ze mną. W pewnej chwili jedna z osób siedzących z tyłu sali weszła na scenę. Był to perkusista jednego z zespołów rockowych, które występowały na koncercie, na którym byliśmy. Po prostu wszedł na scenę i jakby nigdy nic, jednym szybkim ciosem wbił dziewczynie śrubokręt w oko. Krótki krzyk szybko ustał, kiedy jej martwe ciało upadło na deski. Ten pojeb uśmiechnął się lekko i zszedł ze sceny, zostawiając krwawiące zwłoki. Chwilę później dwójka goryli wciągnęła mnie na podium i przykuła ręce do podłogi, podobnie jak w przypadku dziewczyny przede mną. Teraz klęczę tutaj przed nimi. Politycy, artyści, gwiazdy kina i muzyki, VIP-y. Osoby znane, lubiane i szanowane.
wszystkie zgromadzone tutaj w jednym celu. Żeby zabijać ludzi dla rozrywki. Widzę tutaj kilku z moich byłych idoli. Raperów, których tak podziwiałem. Teraz wiem, że tak naprawdę ich nie znałem. Idole. Nikt z nas tak naprawdę ich nie zna. To popieprzone. Popieprzone!